Let's fuck this party up out here. Woo!
Zorganizowała konkurs dla 10 latków. Konkurs plastyczny, mówiący, którego tematem była właśnie firma ICP. Pozwólcie Państwo, że zaproszę na stronę dyrektora ICP Poland do spraw marketingu, dyrektora marketingu, pana Tomasza Malickiego. Bardzo proszę, panie Tomaszu. Proszę Państwa, jest też z nami pan Mariusz Kaszmarek. Powiem Państwu, co to był za konkurs. Otóż wszystkie 10-latki, czyli uczniowie klas czwartych szkół podstawowych, odwiedziły firmę ICP, zwiedziły zakład, poznały, jak wygląda ten zakład do środka, a następnie przez kilka tygodni wykonywały pracę klasyczne na temat właśnie firmy ICP. ICP Pora. Wystawa tych wszystkich prac, które dziś zrobiły, znajduje się u nas w Centrum Kultury. Wszyscy tu chętni, którzy musieli zobaczyć te prace, gorąco tam dzisiaj Pani Sola zapraszamy. Pozwólcie Państwo, że poproszę na estradę dzieci, które uzyskały wyróżnienia i nagrody w tym konkursie. Mam nadzieję, że wszystkie są, bo potwierdzają, że będą teraz wypisane. Ale poproszę. Radosława Panka, Radek Panek. Prosimy bardzo. Laura Jacewicz. Sebastian Januszewski. Prosimy bardzo. Julia Borowska. Weronika Klimaszewska. Sandra Galiniewska. Jana Szaer-Schiller. Emilia Wilczek i Mateusz Szczepański i Antonina Frieska. Prosimy wszystkie dzieci tutaj. Mamy już wszystkie? Muszę was policzyć. Brakuje jednej osoby jeszcze. Jest, są wszyscy. Proszę Państwa, pracę dzieci oceniało bardzo profesjonalne jury, które wysłały się pan Gustaw Nawrocki, dyrektor Biura Restauratorystycznego z Zgodowego Polskiego, pan Michał Majcarowicz, znany artysta plasty, oraz Mariusz Kaczmarek, również artysta plasty. Oddam teraz głos panu dyrektorowi. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Tak jak pan Zdzisław wspomniał, bieżący rok jest dla nas rokiem szczególny. Nasza firma obchodzi swoje dziesięciolecie. To również 10 lat istnienia naszego programu Podsumowania Dzieciom, w ramach którego wspieramy różne inicjatywy, które mają jeden wspólny cel – pomoc dzieciakom. A dzisiejszy konkurs jest ukoronowany w naszej działalności. Wszyscy jego uczestnicy mają tyle razy nasza firma. Powiem tylko, że na zakończenie dziękuję za pomoc przygotowania tego konkursu organizatorom, panu dyrektorowi, szanownej komisji, dyrektorom szkół i nauczycielom klasy, którzy wspierali dzieciaki, że bardzo trudno było wybrać najlepszą pracę. Bardzo wysoki poziom reprezentowały wszystkie dzieci, dlatego też zdecydowaliśmy się uwzględniać aż 10 lat. Także teraz gratuluję wszystkim zwycięzcom. Będziemy po kolei wyczytywać na rad. Ja jeszcze poproszę Państwa, jeżeli są Pani nauczycielki, które jeszcze rozwijały dzieci, Pani Marysza, proszę dać mi Panu Janę, ale jeżeli są Pani, to bardzo proszę o Pani stradę. Proszę się nie bać, że tutaj jest przejściowy, badać się będzie, dzisiaj mam to załatwione. Proszę Państwa, zaczynamy od wyróżnień. Pierwsze wyróżnienie. Lena Jacewicz. Proszę bardzo, która to Lena? Proszę bardzo. Drugie wyróżnienie. Nagroda to jest zestaw MP4 dla Sandry Galiniewski. Brawo.
Kolejne drużyny Julia Prochorowska i także zestaw MP Szurka. Również wyróżniony został Rady Pany. Gratulacje i brawa. Rady Pany, gratulacje. Kolejne drużyny. Trzecie miejsce i aparat fotograficzny Jana Szajer-Schiller. Drugie miejsce i drugi aparat fotograficzny w Rzuci Emila Wilczek. Gratulacje. Pierwsza nagroda i w prezencie kamera cyfrowa Mateusz Szczepański. Szanowni Państwo, Grand Prix nagroda główna dla Antoniny Friske. Nagrodę laptop. A czy są Panie nauczycielki, Pani Szatula i Pani Karolika? Jest Pani Agata Szatula? Proszę bardzo. Gratuluję. Pani Karolik nie ma, rozumiem. To przekażemy te różnienie. Dziękuję bardzo. Panie Tomku. Ja chciałem to powiedzieć, że będzie zorganizowana specjalna wystawa tych prac. Będą do obejrzenia już są do obejrzenia na terenie imprezy. Obrazy te, które nie tylko nagrodzone, ale te pozostałe, które też malowano, chcieliśmy Państwo obejrzeć w naszej galerii na Centrum Kultury. Dzisiaj macie Państwo ochotę, zapraszam na stronę Mariusza Paczanka, może pójść obejrzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani. Spodziewałeś się takiej nagrody? Nie. A trudno było namalować coś, co zostanie wybrane? Trochę trudno było. A konkurencja była duża? Duża była. Trudno było wziąć udział w takim konkursie? Tak. A liczyłaś na taką nagrodę? Tak. Tak? Czyli byłaś pewna swego, tak? Bo myślałam, że jakieś zajmie miejsce. A która twoja praca była? Pokaż. Czy była duża konkurencja? Tak. A spodziewałaś się takiej nagrody? Nie. A jaka to jest nagroda? Przypomnij. Grand Prix. Czyli? Nagroda główna. A jak Ci się podobało na filmie? Podobało Ci się na filmie? Tak. Tak? Fajnie było? Mhm. No, naprawdę super praca. Uważam, że długo się zastanawialiśmy, ale naprawdę super namalowałeś. A skąd taki pomysł? Sama na to wpadłaś, czy może ktoś? Sama wpadłam. Za prezent dziecko się pewnie ucieszy, nie? Nie, jest prezent, to jest no nagroda. Ale ona już tak się wystraszyła, że pierwsze miejsce. Co to będzie? Wspaniale.
super, naprawdę. Naprawdę, nagrody wspaniałe. To jest wyróżnienie, które naprawdę profesjonaliści przyznali, bo to było trzech artystów w komisji, także to nie jest przypadek. Dalej malować, brać udział w konkursie. Tak, słyszysz?